Cześć, tutaj Leszek. Tak sobie pomyślałem, że jak zbliża się długi weekend, to zanim wyjdę z biura, wyjdę z roboty, to nagram może taki krótki update. Odpowiem też na niektóre Wasze pytania, które pochodzą zarówno z YouTube'a, jak i również z Facebooka, do którego Was odsyłam. Nie ukrywam, spore zamieszanie zrobiło jedno zdjęcie na Facebooku, właśnie to. Część ludzi, owszem, zorientowała się, że jest to fake. Jednakże fake nie polega na tym, że potrafię obsługiwać Photoshopa, bo tego nie potrafię, ale na tym, że w rzeczywistości, jakby się dobrze przyjrzeć, to jest to tablica przednia czeska, a nie tylna. Tylna musi mieć naklejkę legalizacyjną, która też oznacza, czy nasz pojazd jest dopuszczony do ruchu i czy ma po prostu ważny przegląd. Dużo fajniejsze rozwiązanie niż wbijanie pieczątek do dowodu rejestracyjnego, który z czasem po prostu kończy się przez brak wolnego miejsca właśnie na te adnotacje ze stacji kontroli pojazdów. A wkrótce już rządzący zaproponują nam nowe rozwiązanie polegające jeszcze na włożeniu ze sobą dodatkowego dokumentu, który będzie wydrukiem ze stacji diagnostycznej, który to będzie poświadczać identycznie to samo, co poświadcza nasz dowód rejestracyjny, czyli że pojazd jest sprawny. Jak dodamy jeszcze do tego fakt, że policja online w CEPiK-u sprawdza, czy mamy ważny przegląd, no to już dochodzi nam do całkiem niezłej paranoi, czyli niejako musimy poświadczyć jeden fakt trzykrotnie i nikomu to jakoś za bardzo nie służy. No, niestety mamy skłonność, jako my Polacy, do komplikowania bardzo prostych rzeczy. No i właśnie z tego względu też pojawiają się w Polsce bardzo licznie samochody Polaków, ale na czeskich rejestracjach. Samochody, które są kupowane właśnie tam, cieszą się brakiem akcyzy albo niższą akcyzą, w zależności od pojemności. Do tego jeszcze nie ma skomplikowanej procedury zwrotu VAT-u i podatku dochodowego, który wymusza często branie pojazdu tylko i wyłącznie w leasingu. Tam na dzień dobry można sobie wszystko odliczyć. To, do czego nas uprawniają właśnie czeskie przepisy. Jest to ukłon po pierwsze w stronę przedsiębiorców, a po drugie ukłon w kierunku gospodarki, żeby jeszcze bardziej zachęcić ludzi do tego, żeby kupowali nowe samochody i tym sposobem tę swoją gotówkę wypychali w obieg. No i dlatego też nie dziwię się wielu rodakom, że decydują się na rejestrację samochodu w Czechach. Niewykluczone, że ja to też kiedyś zrobię. Jeżeli dalej będzie rządzącym zależało na tym, żeby jak najbardziej utrudnić prowadzenie działalności w Polsce, to wówczas zacznę bardzo stanowczo zastanawiać się nad tym, czy nie wyemigrować wraz ze swoją firmą właśnie do południowych sąsiadów. Tutaj oczywiście rodzą się pewne kontrowersje, które wynikają z poczucia patriotyzmu i też po części takiej biznesowej moralności i odpowiedzialności za kraj, w którym się żyje. Jednakże moim zdaniem wszystko ma swoje granice. Jeżeli ktoś by mi powiedział, że nie będę płacić 19% podatku, a 40%, to powiem Wam szczerze, że wówczas należy się zastanowić nie tylko nad takim stricte biznesowym podejściem, czy to jest zdrowe dla rozwoju firmy, tak znaczące podniesienie podatków, ale również zastanowić się nad tym, czy jednak nie wszystko ma swoje granice i czy tak naprawdę, jeżeli rządzący traktują przedsiębiorców jako tę grupę, której można dołożyć do pieca najwięcej spośród wszystkich, no to moim zdaniem to już jest nie fair, mocno. Pamiętajcie, że osoby prowadzące jednoosobowe działalność gospodarczą nie mają aktywnych związków zawodowych, takich, które jak górnicy wyjdą na ulicę i będą palić opony. Może do tego jeszcze dojdzie, bo musicie sobie zdawać z tego sprawę, że na kształt gospodarki w naszym kraju w dużej mierze wpływają związki zawodowe. Związki zawodowe zainicjowały na przykład opracowywanie ustawy, która zakazuje handlu w niedzielę. Związki zawodowe niejako wymuszają utrzymywanie nierentownych kopalń i ograniczają tym sposobem działalność firm, które chciałyby zainwestować w odnawialne źródła energii. Takich przykładów jest bardzo dużo. Prywatni przedsiębiorcy nie mają jakiegoś jednego reprezentanta, który mógłby w jakiś sposób wpłynąć na rządzących, nie tylko tych, którzy są teraz, ale na wszystkich poprzednich, w taki sposób, żeby nie traktować osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak złodziei. Bo ja często mam takie wrażenie, czytając różnego rodzaju pomysły i projekty ustaw, że
jestem człowiekiem podejrzanym i tak się też trochę czuję. I wielu z was nie uwierzy zapewne, ale ja jako przedsiębiorca nie ukradłem ani złotówki. Ja nikomu tych pieniędzy nie zabieram siłą. Oczywiście nie prowadzę działalności takiej, która by miała jakieś milionowe zyski. Absolutnie nie. Prowadzę taką działalność, która w dużej mierze, w ogromnej mierze skupia się na inwestowaniu niemalże większości wyprasowanych środków. Tak, żeby one jeszcze raz wróciły do gospodarki, do całego tego systemu gospodarczego, żeby generować jeszcze większe obroty, które będą generować jeszcze większe zyski dla Skarbu Państwa. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest po prostu trochę nie fair, trochę mi jest smutno nawet z tego powodu, tak, że rządzący w taki sposób odbierają przedsiębiorców, którzy często odejmują sobie od ust. W taki sposób też część społeczeństwa niestety traktuje polskich przedsiębiorców. I dosyć ciekawy komentarz wczoraj znalazłem pod filmem na YouTubie, w którym to mówiłem o tym, że wybieram się kupić kierownicę za tam 300 czy 400 zł. I też przyjemnie mi się zrobiło, jak zobaczyłem, jaki był odpór jednego komentarza napisanego przez jednego człowieka, który między wierszami właśnie dał do zrozumienia mi, że ja będąc człowiekiem z Warszawy i mając tego typu hobby i kupując kierownicę, jestem po prostu złodziejem, który żeruje na innych Polakach. Nie wdaję się nigdy w pyskówki w komentarzach. Mam do tego ogromny dystans. Jestem przyzwyczajony do tego, że przez wielu Polaków ludzie o nieco innych poglądach mogą być odbierani jak złodzieje. A moje poglądy są bardzo mocno kapitalistyczne i ja wychodzę z założenia, że każdy jest kowalem swojego losu. I nawet w takim, ktoś by mógł powiedzieć, beznadziejnym kraju, nieperspektywicznym kraju jak Polska, jeżeli się bardzo chce, można coś osiągnąć. Ale to już mówiłem wam wielokrotnie przy okazji przykładowo pytań o studia, jakie skończyłem i różnych takich zdziwień, kiedy mówiłem, że nie skończyłem studiów. Nie skończyłem studiów. I studia w wielu przypadkach są naprawdę niepotrzebne i okazuje się równie często, że niezbędne są studia na kierunkach i w zawodach takich zamkniętych, jak prawnik, jak lekarz przykładowo, tak, gdzie musimy posiadać wykształcenie kierunkowe, żeby wykonywać dany zawód. W doskonałej większości innych specjalizacji wystarczy, że jesteśmy specjalistami, wystarczy, że mamy wartość jakąś dla całego rynku pracy. Wtedy możemy prowadzić albo własną działalność gospodarczą i ponosić duże ryzyko, albo być na ciepłym etacie, który ogranicza się najczęściej tylko i wyłącznie do tego, że raz w miesiącu przychodzi nam pensja. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to są szanse i zagrożenia, stąd też właśnie tutaj często jest potrzebna też analiza SWOT. Jeżeli ktoś dobrze przeprowadzi tego SWOT-a, jeżeli ktoś potrafi być zdeterminowanym i nie jest przy okazji leniem i posiada jakieś umiejętności, jakieś zdolności, to wówczas jest w stanie żyć na całkiem niezłym poziomie. Chyba, że ktoś mu zaczyna bardzo w tym przeszkadzać. Musicie też zdawać sobie sprawę z tego, wielu z was jest przedsiębiorcami, że osoby prowadzące chociażby taką jednoosobową działalność gospodarczą ponoszą ryzyko prowadzenia właśnie swojego biznesu, bez względu na to, jaka to jest branża. I może dochodzić do takiej sytuacji, że będę miał 250 zł na koncie, tak? I mnie to nie dziwi, że często dochodzi do takiej sytuacji, że przykładowo są zastoje jakieś płatnicze, że może być zmienna koniunktura, że mogą być rzeczy, mogą być różne zmienne, o które trzeba się na co dzień martwić i o których trzeba myśleć. Człowiek, który pracuje na etacie, oprócz pracy nie musi się niczym innym przejmować. Nie musi się przejmować kondycją finansową firmy, zmieniającym się prawem, zmieniającymi się podatkami, czy też kolejnymi pomysłami, które rodzą się w głowach ludzi, którzy są gdzieś tam na wiejskiej. I to po prostu przykre jest często właśnie ocenianie ludzi przez pryzmat tego, czy mieszkają w tej Warszawie, czy też nie, czy jeżdżą samochodem 10-letnim, czy rocznym, czy mają furę za 200 tysięcy, czy za 20 tysięcy. I wydaje mi się, że to jest taka cecha typowo polska, że ludzi generalnie ocenia się przez pryzmat posiadania. Zdrętwiła mi noga. To jest słabe po prostu. Wiadomo, z czego to się wywodzi, bo to też po części jest pokłosie komuny. W komunie zazwyczaj ludzi się oceniało po tym, czym jeździli. I
racja za komun i na początku lat 90. ktoś, kto posiadał lepszy samochód od inny, lepszy niż średni, wówczas był podejrzany generalnie, bo od razu mówiło się, że jest w jakiś sposób powiązany z działalnością przestępczą i jest, mówiąc w skrócie, popularnym złodziejem. Wydaje mi się, że czasy trochę się zmieniły i nasze postrzeganie jednocześnie powinno się nieco zmienić, postrzeganie innych ludzi. I nie mówienie, że ktoś, kto ma więcej pieniędzy od innych, koniecznie musiał je ukraść. Nie. Jest w wielu przypadkach tak, że osoby, które do czegoś doszły przez bardzo długi okres swojego życia, na przykład pracowały po 16 godzin, które przez też długi czas na przykład oszczędzały, które nie wypłacały sobie dużych dywidend z własnej działalności gospodarczej, osoby, które stale inwestowały swoje pieniądze w rozwój przedsiębiorstwa, dając pracę innym, mogąc zaangażować inne firmy i tym sposobem pobudzając koniunkturę na rynku. Co działa oczywiście z korzyścią dla nas wszystkich. I wydaje mi się, że takim najlepszym argumentem jest, przynajmniej w moim przypadku, choć nieczęsto się oczywiście spotykam z tym, że ktoś mnie gdzieś w sieci nazywa złodziejem, do czego mogą oczywiście prowokować filmy na tym albo na innym kanale, wówczas odpowiadam po prostu w taki sposób, że ja odprowadzam taką i taką kwotę miesięcznie podatków do budżetu państwa. I te pieniądze pracują na nas wszystkich. Bez względu na to, w jaki sposób są wydawane przez ludzi gdzieś tam na górze, ale jednak dokładamy się w bardzo dużym stopniu do tego, żeby ten kraj wyglądał w nieco lepszy sposób, niż miało to miejsce przykładowo 20 lat temu, czy 30. I oczywiście wiadomo, że tego typu argumenty nie zawsze trafiają do ludzi, którzy generalnie są uprzedzeni do wszystkich tych, którzy zarabiają więcej niż 1500 zł i jeżdżą czymś lepszym niż 19-letnim Golfem, tak? No ale w każdym razie wydaje mi się, że to w jakiś sposób łączy się właśnie z tymi Czechami, łączy się z różnymi waszymi pytaniami, w kontekście których chcieliście się dowiedzieć, czy opłaca się wynieść do naszego południowego sąsiada, ale jak zwykle wybór nie jest prosty. Z jednej strony odpowiedzialność za państwo i patriotyzm, z którego wielu się śmieje, a z drugiej strony zdroworozsądkowe podejście i walczenie tak naprawdę o swoje prawa. Po prostu. No, to tego typu update weekendowy, niekoniecznie wyłącznie w temacie motoryzacyjnym. Dajcie znaki poniżej w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Bez względu na to, czy będzie to przychylne mi, czy też nie. Na razie, cześć.